wiatr we włosach, muchy w zębach, tak to mówią, nie? No to jest właśnie adrenalina, to jest to, jak się przyjedzie motocyklem, się ma ten swój motocykl. Motocykl to jest nasze życie, my żyjemy tymi motocyklami. My jesteśmy w domu, bo jesteśmy w domu, ale człowiek nawet siedząc w domu, to myśli o tym, by wsiąść na motocykl, jechać. Dwa kółka i wiatr we włosach, to jest najważniejsze. Czy ja akurat przyjechałem motocyklem, ale moja kobieta przyjechała Fordem Corvette Victoria z 2010 roku, to jest oryginalny amerykański radiowóz. Auto przyjechało ze Stanów w takim stanie, jak widać. Fajna zabawka na jakieś imprezy okolicznościowe, tak jak tutaj mamy, auto robi fajny show. Godą. Po pierwszym zlocie ludzie tak chwalili, że zjechało się bardzo dużo ludzi z całej Polski. Jezioro, piękne widoki, to robi robotę. Około 1000 motocyklistów jest. Plus tam wiadomo, jedni przyjeżdżają, drudzy odjeżdżają, także to troszkę się ludzi przewinęło. Wczoraj były konkurencje picia piwa na czas, koncerty, dzisiaj były wybory na przykład najbrzydszego zlotowicza. Tak. No, cały czas coś się dzieje, nie? Teraz właśnie są wręczane nagrody, bardzo dużo mieliśmy sponsorów w tym roku, także ludzie się bawią, biesiadują, kąpią w jeziorze, pływają w basenie. Wiemy, że po Polsce jest mnóstwo zlotów, mnóstwo w tym tygodniu i wybraliśmy sobie to i teraz góry sobie. Wspaniała pogoda, okazało się, że miało naparzać tutaj, kurde, w tym momencie jesteśmy pod wrażeniem i dziękujemy tu wszystkim wokoło, organizatorom i Bogu, że jest tak, a nie inaczej. Jest zajebiście, przyjechałam tu pierwszy raz, poza rok mam zamiar tutaj organizować swoje urodziny. 40. Jestem zadowolona, wszystko jest elegancko, nie ma hamowy, jest wszystko to, co miało być. Jest pogoda rewelacyjna, jest the best. Bardzo fajnie, motory przeróżne, basse, marek, różne rodzaje. My po prostu podziwiali te motory, bardzo nam się podobało. To znaczy jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie, jest elegancko. Impreza jest na poziomie, fajnie zorganizowana. Jest ochrona, tutaj pomoc namiotowy jest jakoś szczególnie wzięte pod uwagę, ponieważ nie mogą się tu, można powiedzieć, tak plątać ludzie, którzy nie mają wykupionego tego pola namiotowego, czyli można powiedzieć, że to jest... Zapraszamy, bo pytamy właśnie o to, jak jest. Bardzo fajnie. Pogoda dopisała. Imprezy również, bardzo nam się podoba. No jest, bardzo fajnie, jest wspaniale, dużo ludzi jest, to bardzo fajna sprawa.
są bardzo fajne konkurencje, no i organizacja jest bardzo dobra, nie? Kudłaty jak zawsze dobrze organizuje to nasze imprezy. Skąd pan przyjechał z ekipą? Ja przyjechałem z Wałbrzycha, to jest koło Wałbrzycha mieszkam, ale z Wałbrzyską ekipą przyjechałem. Pierwszy raz jesteśmy, druga impreza jest tutaj, drugi raz, pierwszy raz jesteśmy, zajebiście. No, druga impreza, drugi zlot, zajebiście. Jest ekstra, ekstra, nie spodziewałam się, że jest tak ekstra. Jest super, w ogóle jezioro, miejscowa, zarąbista. Pogoda jak zawsze na zamówienie, bo zamawiamy. Przepięknie jest, jest jezioro, jest wspaniały plac. O, i się zająknęłam, namiotowy. Przepiękne koncerty. Ludzi, tłum jak widać, no i zresztą okolica jest przecudna, także nawet jakby się komuś nie chciało od rana, tudzież można wsiąść na motocykl, przejechać się, jest naprawdę co obejrzeć. Jestem tutaj w sumie już trzeci raz, kiedyś byłem bardzo dawno temu, to jeszcze jak był Street Fighter Festival, to były takie zawody freestyle'owe tu w Bielawie. Nasz serdeczny kolega Rafał Pasierbek tutaj wygrał, swój miał debiut. Przyjechałem, tutaj sobie nie zostałem na zlot. Przyjechałem, po chwilę się pobawiłem, wróciłem do domu. W zeszłym roku byliśmy tutaj już taką fajną ekipą. Bardzo nam się spodobało i w tym roku żeśmy po raz kolejny tutaj wrócili. No i mam nadzieję, że będziemy wracać tutaj każdego roku. No, na czym polega magia Bielany? Po pierwsze, ja się tutaj urodziłem. Jest to moje rodzinne miasto, to jest jedno. Po drugie, byłem na wielu dziesiątkach, jak nie setkach zlotach. Jest to jeden z lepszych terenów. Ten ośrodek ma bardzo piękną lokalizację. Góry, drzewa, zieleń, woda. Jest tutaj bardzo fajnie. I ważną rzeczą jest, że przychodzi na ten zlot kupę mieszkańców Bielawy i oni się zarąbiaście bawią. Po prostu przychodzą się tutaj bawić. I to jest fajne, bo tak, my szanujemy tych ludzi, oni się bardzo cieszą, jak tu przyjeżdżamy. Widzimy zainteresowanie motocyklami, no że ja jestem pod wrażeniem, bo w niektórych miejscach robimy te zloty. Nie wiem, ludzie jakby nas, nie wiem, bali się dziwolągów, bo w skórach, bo wytatuowani. Jesteśmy normalnymi ludźmi, tak jak i oni. Dużo dzieci przychodzi, fajnie, o dzisiaj chłopak z Bielawy wygrał konkurencję, jego ojciec wygrał konkurencję. To są nie motocykliści, ale tutaj do zabaw startują bez znaczenia kto. Najważniejszą rzeczą jest zabawa i abyśmy się dobrze bawili, po to tutaj przyjeżdżamy. Zakochałem się pierwszy raz w tamtym roku, no i dlatego też jestem teraz w tym roku. Ludzie to wiadomo, na każdym zlocie są fajni, bo my motocykliści zawsze jesteśmy fajni. A jeżeli chodzi o miejscówkę, bardzo fajnie, bo i woda jest, i są warunki fajne, socjalne i w ogóle, nie? Ludzie, klimat, sami przyjaciele, gdzie nie popatrz, sami przyjaciele, sami znajomi, no. Choćby nawet ty. No nie? No, no właśnie, no to... Nie ludzie się tu kręcą. Bynajmniej podejrzani. Fajni ludzie, to jest najważniejsze. Ludzie tworzą klimat i dlatego tu przyjeżdżamy. Nie dość, że sama ekipa motozlotów jest fantastyczna, przesympatyczna, prawda, i tworzy ten nastrój, to jeszcze tutaj spotykamy ludzi, których spotykamy praktycznie na każdym zlocie i jest fantastycznie, no nie ma o czym mówić. Przyjeżdżają pasjonaci, widać. Fajnie w ogóle popatrzeć, nie? Na ludzi takich zafascynowanych motocyklami. No i też na fajne motocykle. Spontan, miła atmosfera, namioty, fantastyczna impreza, mega, 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 polecam.